jest pleat, czyli taki właśnie kraciasty, cieplejsza chusta duża, którą właśnie się owijało w ten sposób, albo jeszcze można było na głowę nasunąć. Co w komodzie piszczy? Takie miano miał tref zorganizowany bez Stowarzyszenie Genius Loci w koklowickiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Była na nim gotka o jaklach z opaskach i pleitach, to je o tym, jak nosiły się dawne hopionki. I taka chustka też się właśnie w moim domu ostała. I wiele jest osób, którym to może w szafach zostało, ale jeżeli się grzebie w szafie, czy jakimś tam się coś przegląda i trafia się na kawałek jedwabiu, który składa się na jakąś całość, na jakąś historię, i kiedy się wie, że to moja prababka w tym swoim szczęściu przed ołtarzem stawała właśnie w tym konkretnym stroju i potem się zna całą historię, która się dalej potoczyła, to jest taki ładunek emocjonalny, który po prostu przez to wiakle można poczuć też taką więź właśnie z tą rodziną. Na trefie szło też kupić książkę opisującą historię Kochlowic, wydano z Kirzjubla 650 lot, który był fajrowany we 2010 roku. Sprzedaż idzie zaskakująco szybko, bardzo wielu klientów już kupiło naszą książkę, ale w dalszym ciągu można ją kupić, można ją dostać w trzech punktach w Kochlowicach. Pierwszy to jest Dom Kultury Inni na osiedlu na Skale, to jest dokładnie naprzeciwko basenu kochlowickiego. Drugi punkt to jest sklep Miraż Jana Barona w dawnym budynku, w którym dawniej mieściło się kino w Kochlowicach. I trzeci punkt to jest księgarnia Pegas. A całki zysk pójdzie na organizację rozmaitych wydarzeń poświęconych kulturze Górnego Śląska.